Witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpy, witam was w 32 odcinku z Assassin's Creed Unity. I co w tym odcinku zaczniemy robić konkretnego? Zająłbym się tym, ale to jest za trudne, jak dla mnie, 4 diamenty. Wolałbym tego nie tykać, to bym w sumie zrobił, ale no na razie jakoś nie mogę znaleźć chęci na te nostradamowskie zagadki, więc niestety to jest mało zachęcające. Co jeszcze możemy takiego zrobić? Tu nie, tu nie, tu zagadka jakaś jest, ciało polityczne. A to możemy ogarnąć to. 600 metrów, ładnie. No w poprzednim odcinku to żeśmy trochę mieli papierkowo-diamentowej roboty. Trochę walki nas też nie pominęło. Trochę trudniejszej walki niż w sumie to zwykle miewam określać łatwą walką. Ale to już nie było takie jednak łatwe. Gdzieś tu jest sklep, a pewnie pode mną. Trzeba będzie zejść. No, wejdzie tutaj sklep, nie? Puśćcie mnie. Dobra, aha, nic nie muszę. Doskonale. Dobra, trzeba będzie się zająć misją. Jest kokardka. Może ją zgarniemy. Zobaczymy, jak damy radę. Zaraz zabijemy przestępców. A tu jest ta karda. Okej. Jedna z tej dzielnicy, okej. Tutaj widzę, że się sypie nieźle. Aha, on już ich pozabijał. Ty gole. No, to była cicha. What the fuck, jakie to tłumy są, to jest koszmar. Tego nawet mój wzrok orła nie ogarnia. Lwe, co krzyczysz? Przez was mam 30 FPS-ów, bo nam się zachciało, kurde, 5000 ludzi. O, a nawet nie wiedziałem, że to był tłum. Okej, nie będzie. Widzę, że teraz trzeba się domyślać, że oni coś zielą tym cywilom i sami się musimy po prostu na to ubiegać, żeby wybijać te namiastki. No, fajny pocik, nie wiem, okay, to może byśmy ich przepędzili nieco. Aha. O kurde, a co ten uniki robił? Nic, genialny. Ale ładna dobitka. To było piękne. To było piękne. Nie ma co. Już 5 minut minęło. Kurde, szybko to idzie. Naprawdę. Czas biegnie czalnie szybko. Monka, monka. Świetnie. Dobra, idź już. Będzie tylko więcej problemów. Aha. Ok. Spinasz mi się tu. Już. Ok. Nawet tu muszę być. Świetnie. Tu skoczysz? Halo. O kurde, jeszcze trochę drogi mamy. Już nie ma tak łatwo. Wszystkie udawało. O kurde. Ale tnie trochę. Widzę, straże sobie też robią niezłą rozrywkę.
to nie było. Słyszę tu skrzynię. Coś czuję, że chyba ją wezmę. Tak, bo tutaj się gdzieś gdzie doczołgałem. A, zobaczymy, jak trudno będzie. O kurde, ale szybko. Aj, no blisko. Nie. Kurde, musiałem skusić. No, ok. Dawać mu skrzynię. Duża wartość. O, dwa kafle. Nowa suma tych skrzyń. Dobra, 2K coś mi dało. Ale chciałbym się stąd wydostać. Nie wiem, czy było to możliwe. O kurde, oni tego nie zauważyli. O, jest okienko, piękne. No to żeśmy zebrali tam kokardkę, skrzynię i artefakt. Okej, doskocz mi tam. O kurde. Trochę się mógł zabić, ale on ma szczęście. Na całe szczęście. Dobra, i co teraz? Jak dalej tutaj? Aha. Tu Francuzi, tam ekstremiści. Relacja, no. Czyli nic nowego. O, złodziej. Już do powalenia. Nie wiem, uciekać. No, okej. Zrobione. Kurde, dostanę ja się tam w końcu czy nie? Bo co chwilę jakieś zagrożenia mnie dopadają. To winnych. Muszę ratować go, bo inaczej mnie uznają za jakiegoś samoluba, egoisty i tak dalej. Więc lepiej będę ratował. A może jednak wezmę tą skrzynię. Tam mnie po prostu kusi. Okej, dobra, dawaj. Dawaj zawartość. O, jakie to było banalne. Kurde, nie wierzę. Łatwo mnie skusiło, a jeszcze łatwiej mnie do takiej małej sumy. Oh fucking shit. To jednak mogłem tego nie otwierać, ale otworzyłem, bo chciałem, to zrobiłem. O, przeskoczył mi stoli. To mnie cieszy. Teraz trzeba będzie przestępcę jeszcze dogonić. O kurde! Z jaką gardą to zrobiłeś? Człowieku. On jak się pohamuje. Co piskujesz? Łeb ci uratowałem, ty jeszcze. Kurde, mało ci. A co może mam? Tobie jeszcze ostrze w gardełko podciąć, co? Jak chcę, no to się mogę zrobić, albo nawet go ubić, ustrzelić. Dobra. Już jesteśmy u celu misji. Się. Tura! Jakaś nagroda pod znakiem zapytania. Rozwikła i kłopotliwą sprawę morderstwa deputowanego do zgromadzenia. O kurde. Michel Hennebert, mężczyzna około 30, leżący przy stole, ślady krwi wokół ust świadczą o krwotoku wewnętrznym. Co, wbili mu widelec jak Far Cry 4? Trochę podobna sytuacja. My poor Dietjen! I was afraid such a thing would happen. Ile tu tropów, matko. I feared just such an event for weeks. My husband has endured many death threats ever since his vote to spare the king. He even took the extraordinary precaution of hiring Armand to protect himself. Aha. Super.
I hope I'm not to blame in any respect. It was I who advised Enneberg to invite the Gerard. I hoped to calm the murderous political situation. The wine was poured, and we all drank a toast to letting bygones be bygones. Enneberg immediately fell choking to the ground. I am Madame Gerard. My husband and I were invited to dine, and I was looking forward to a lovely evening. The Hennebert are known as a delightful couple. Coś jeszcze, jakieś, nie wiem, inne oznaki? O, tu kielich. Skruszona szkoda. A ty coś wiesz? Citizen Hennebert was a political opponent, but he certainly had my respect. And my wife and I were delighted to accept his invitation. I understand that one of his servants has gone missing. That seems odd indeed. I ostatni trop. Coś tu musi jeszcze być. Coś mogłem pominąć. Citizen Hennebert was a political opponent. A tu? Tu może coś jeszcze jest? Trzeba jest jednak. Zaraz to znajdę. O, chyba coś tutaj jest. Jest więcej w ogóle pomieszczeń do przeszukania? Nie. Okej, to chyba ciało polityczne w takim razie. Kurde. Mało się już. Niby takie bardzo banalne się to wydaje, a tak naprawdę kurczę, what the fuck. I teraz kogo oskarżyć, bo któryś z nich to musiał być. Tego grubasa bym podejrzewał, ale kto wie. I hope I'm not to blame in any respect. It was I who advised Enneberg to invite the Gerard. I hoped to calm the murderous political situation. Jeszcze raz. I am Madame Gerard. My husband and I were invited to dine, and I was looking forward to a lovely evening. The Hennebert are known as a delightful couple. Citizen Hennebert was a political opponent, but he certainly had my respect, and my wife and I were delighted to accept his invitation. Jego podejrzewam, bo skoro on jest przeciwnikiem. I feared just such an event for weeks. My husband has endured many death threats ever since his vote to spare the king. He even took the extraordinary precaution of hiring Armand to protect himself. Najbardziej mnie martwi ten. I hope I'm not to blame in any respect. Ten koleś. It was I who advised Enneberg to invite the Gerard. I hope to calm the murderous political situation. I am Madame Gerard. My husband and I were invited to dine, and I was looking forward to a lovely evening. The Hennebert are known as a Citizen Hennebert was a political opponent, but he certainly had my respect. My wife and I were delighted to accept his invitation. Kurde, żebym ja błędu nie popełnił, bo moja nagroda będzie kiepska.
Kurde, nie no, to jest skapowo w takim razie. Aha, czyli jednak jest więcej tych miejsc podejrzanych. No właśnie dlatego ja się pytam, czy jest tego więcej? 1/7, to gdzie jeszcze jakie miejsca są? Może bym ich pooskarżał niepotrzebnie. Naprawdę. Są jakieś tropy, no to ja już myślałem, to koniec śledztwa, tu jednak coś jeszcze jest. Cordeliery, fajnie, fajnie. Adrien Dupont. Okej, czyli to coś tam dało. Tu jakiś kolejny papierek. Kurde, co mnie feulianci obchodzą. Olivier Gedet. Jezu, nienawidzę, jak mi tutaj pisze, że odblokowałem coś. Olivier Gedet. Na razie jego podejrzewam najbardziej. Jest więcej tu podejrzanych miejsc niż tylko jedno. Kurde. Trochę mi to kiepsko mówi. Patrzcie, jeszcze dobrze pilnowane. What? Nową szybę. O kurde. Kim ty jesteś? Kim ty jesteś, Armand? It's my job to protect Monsieur Annabelle. I search everyone who enters this house for weapons or vials of poison. I also taste his food and wine before he has any. But I failed. I tasted the wine just before it was served by André. Like an idiot, I didn't taste it directly from his glass. A guest could have slipped poison into his empty glass long before the wine was poured. André brought in the wine. Armand tasted it, and André poured everyone a glass. They toasted, and right away, Monsieur looked all queer. Then he fell dead. I am worried about André, though. He's completely disappeared. Here, I'll give you his address. He might know something. Okay, dzięki. Siatka zeznań się poszerza. Dobrze w sumie. O ty mam. Widzę, że skrzynię trzymasz na mnie, dzięki. Dawaj mi skrzynię najpierw. Dobra, otworzymy sobie ją jeszcze. O, jaka banalna. Nie banalna. Dobra. Okej. Dobra, co tu masz? Tam pewnie jeszcze jedna skrzynia do otworzenia. Też 450, okej. Ty może coś jeszcze masz? Strażniki. Wystarczy chyba, że się tam dostaniemy. Gdzie te tropy? O kurde. Nie będzie łatwo się tam dostać. Widzę, że straży nas rano. Jak cichutko. To było tak cichutko. No pewnie nikt nie zauważył. Dobra. Tu jeszcze jedna skrzynia widzę. Też banalna. O kurde, tu już jest hardkorowa. Nie dam rady. Ja nawet nie próbuję, za trudne. Dwójki jeszcze otworzę, owszem. Z jakąś starnością, ale trójeczki nie w życiu. Znaczy w życiu nie, ale otworzę jeszcze, tylko musiałbym mieć naprawdę OP już skilla do otwierania. Przeszliśmy bodajże po teropy niż po
bardziej związane sprawy ze skrzynią. To będzie chyba bodajże tutaj dokładnie. O kurde, ale się tu podziałało. Andre. Okej, okay. Alicja. A ty to kto? My son ran to the apothecary. The one near the post office. Aha, ona na My son nie może ran to the apothecary. The one near the post office. Dobra. Kurde, tak to daleko jest? Was chyba podsrało. Możesz, kurde. Nie przesadzacie trochę? No dobra. Ale widzę, że to jest misja chyba najwyższej wagi. Więc no, fajnie by było postarać się. Dobra. Dobiegniemy, nie? Najpierw do jednego miejsca, gdzie jest bliżej. W sumie tu byliśmy, nie? Tak, tu byliśmy już. Nie mogę się po prostu pomylić. Muszę się skupić na tej misji. No, trochę będzie roboty z tym. I przyznam, no... To będzie trudniejsze. Wszystko, co mogłem robić do tej pory, dotychczas. Przez tłum musiałem przejść celowo. Dobra. Kurde, jeszcze złodzieja mam na głowie, no super. Dobra, już, spokój. Dobra, zobaczcie teraz. No i to będzie ciężka robótka. Ale mamy wszystkie zachowane dowody na szczęście. Więc będziemy wiedzieli. Bardziej podejrzany to jest André. Nie wiem dlaczego on. Co on mógł takiego zrobić? O, kasa. Nie gadaj, że się Arno. Nie! Arno się zbugował, ty! Ja pizgam! Arno! Musiałeś się zapaść! I genialnie, muszę robić cięcie. No i świetnie! To był ten debil, który... za którym podejrzewałem, że to rzeczywiście było, no ale nie, oczywiście, ja byłem taki rozklejony i gwalałem kogo innego oskarżeń, no super! Ta moja intuicja naprawdę niekiedy tak zawiedzie, rozczaruje. He was a traitor to the revolution. I should get a medal. Tak, kurde, jasne. Nie wkurzaj mnie nawet. I still can't make this one out. The glass won't break. Odd. Go ahead, choose. Co dostanę? Kurde, nie przyznano premii, taki wał. O, Claymore. Dobra, najważniejsze, że nagroda jest. No trochę niska, ale co tam. Zobaczymy ten Claymore. Ale chyba to jest jednak nie to, co chcę. Ciężko. Claymore. Gdzie jest ten Claymore? Claymore. Claymore. No, chyba to odblokowałem, nie? Bastard. Jest, Claymore. Nie podoba mi się. I damage taki niski, że chujo. Nie pasuje w ogóle. Nie. Zakończymy odcinek. Będzie krótszy. Ja go skrócę do takiej możliwości, żeby... Kurde... Nie, no to już była przesada. Z taką misją to już była po prostu gruba przesada. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał... Cicho tam bądź. 32 odcinek. Możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Dobra, cicho tam. Trzymajcie się, na razie. Jedność.
You are ready to fight.